pracy na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Zamojszczyźnie, jak bestialsko mordowano ich rodziny. Musimy iść dalej. Nie wysłuchacie dzisiaj tych świadków rzeczy. Idziemy dalej! Idziemy dalej! Na plac katedralny! Ustawiamy się do czoła! Cześć i chwała! Brzuchy Polek ciężarnych rozpruwane, ciała polskie rozczłonkowane. Na tym bestialstwie na Ukrainie budują swoją tożsamość. Zgromadziliśmy się tutaj, aby we wspólnym marszu zakomunikować wszystkim, że nigdy nikomu nie uda się zatrzeć pamięci o polskich dzieciach, kobietach i starcach zamordowanych bestialsko przez tych ukraińskich sąsiadów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-47. Polacy byli mordowani w sposób okrutny i barbarzyński na 362 sposoby. Mordowani tak, aby zaznać przed śmiercią jak najwięcej cierpienia.